Tłumy ludzi, pyszne swojskie jedzenie i przede wszystkim kultywowanie tradycji. Tak wyglądały dożynki gminy Podgórzyn, które w tym roku odbyły się w Miłkowie. Każde sołectwo przygotowało wieniec, który w interesujący sposób charakteryzował konkretną wieś. Widzę, że każdy z miejscowości bardzo się starał. Są więcej wykwintne, mniej wykwintne, ale wszystkie są godne dożynków. Uważam, że to jest taka tradycja coroczna, także na pewno nie można sobie wyobrazić, żeby nie były, bo na pewno muszą być. Dożynki to nie tylko wymiana rolniczych doświadczeń. Zjeżdżają się mieszkańcy z całej gminy, ze wszystkich sołectw, wymieniają między sobą doświadczenia, jak się wspominają też o starych czasach. Także jest to wspaniała impreza pozwalająca się zintegrować wszystkim. Podczas dożynek można było spróbować wielu potraw. Były świeżo pieczone chleby, mięsa, przetwory, ciasta i owoce. Jednak sołectwa pokazały coś jeszcze. W Zachemiu możecie zobaczyć najróżniejsze rzeczy, mianowicie hafty zachemiańskie, które pochodzą z koszul zachemiańskich ze stuletnią tradycją. Następnie mamy octy z trzech aż różnych rodzajów jabłek, czyli z papierówek, z jabłek czerwonych, z jabłek zielonych. Mamy oleje aromatyczne, które nadają się do dressingów. Mamy bransoletki ręcznie też haftowane. No i soki, mamy torby, proszę panią, mamy torby też z autentycznym haftem. A czy jest coś w Zachemiu, czego nie ma? No nie, nie, tam jest wszystko, naprawdę. To jest takie podziękowanie rolników za plony, za dar otrzymany, jak to się mówi, od rolników. Jest to bardzo wspaniała inicjatywa. Bardzo dużo ludzi, dużo jest, widzę, atrakcji. Pójdę trochę na scenę, posłucham, o czym tam się mówi. Mieszkańcy gminy i goście mogli obejrzeć popisy nie tylko młodych talentów, a dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji i animacji.